don't try to please. Chłopiec, którego tu widzisz, to 8-letni Ricky Tokars. 2 lata przed nagraniem tego materiału, Ricky świętował Dzień Dziękczynienia ze swoją rodziną. Mieszkał z młodszym bratem, Mikiem, ojcem Fredem i matką Sarą. Byli tym, co niektórzy nazwaliby wzorową rodziną. I sort of seen if my mom was like still awake or if she was dead, and then I wake my brother up and... You left the brother up? Yeah, and then I told him we have to go get help. Go get help. Jednak życie Rickiego przybrało przerażający obrót na gorsze 29 listopada 1992 roku. Po powrocie z wyjazdu świątecznego mały Ricky i Mike mogli tylko w przerażeniu patrzeć, jak ich mama zostaje zamordowana tuż przed ich oczami. Śledczy od razu zwrócili uwagę na jej męża, Freda, znanego prawnika. Sorry to think of the lifestyle that I was losing. Not only my wife, but my whole lifestyle. Ale potwierdzono, że tej nocy Fred nadal był poza miastem, a Ricky i Mike mogli być wciąż w niebezpieczeństwie. Sarah was afraid of her life. She thought that she knew too much. Ale nawet po jej morderstwie Sara dostarczała wskazówek, które ochroniły jej dzieci i ujawniły prawdę o mózgu stojącym za całą tragedią. Z racji na dość kontrowersyjny temat, koniecznie zostaw łapkę w górę, żeby YouTube nie ograniczył zasięgów oraz abyśmy mogli tworzyć więcej podobnych materiałów. Napisz komentarz ciekawe, a przypnę ci serduszko. He killed her, but he didn't silence her. She got the last word. Jest rok 1992. W East Marietta, w stanie Georgia, na przedmieściach Atlanty, 6-letni Ricky Tokars mieszka ze swoją mamą, Sarą, tatą, Fredem, 4-letnim bratem, Mikiem i ich psem. Fred jest odnoszącym sukcesy prawnikiem zajmującym się obroną karną, z własną kancelarią, a Sara to gospodyni domowa, która kocha swoje dzieci ponad wszystko. She was always there for us, always very compassionate and understanding. She was like over the moon with those little babies. I mean, she was just so devoted to them, so just loved them and they just adored her. Jest 25 listopada 1992 roku. Tokarsowie dołączają do rodziny Sary Ambruskow na Święto Dziękczynienia na Florydzie. Każde takie spotkanie to radosne, pełne emocji, zjednoczenie 7 sióstr i ich rodzin. Fred musi wyjechać na spotkanie do Alabamy, więc mówi Sarze, że wróci do domu osobno. 29 listopada 1992 roku Ambruskowie zgodnie z rodzinną tradycją zbierają się, by pożegnać odjeżdżających z domu. My mom and dad said that as they were pulling away, Sarah and the boys were singing back to them, I'll be home for Christmas. I never saw her again. Sara i jej synowie żegnają się, przygotowując się na 8-godzinną podróż do domu. Późno tej nocy policja otrzymuje telefon o 2 małych chłopcach, którzy pojawili się na werandzie obcej osoby, drżąc i pokryci krwią. Dzieci są przerażone, łkając. Mówią, że ich mama potrzebuje pomocy. Policja natychmiast jedzie na miejsce i przeszukuje okolice. Znajdują biały samochód porzucony w rowie, a ich obawy się potwierdzają. Po zbliżeniu się zdają sobie sprawę, że w środku znajduje się ciało kobiety, 39-letniej Sary Tokars. Śledczy mają bardzo niewiele informacji. Po przeszukaniu samochodu policja wraca do domu Tokarsów, aby znaleźć jakiekolwiek wskazówki, które mogłyby pomóc w schwytaniu zabójcy. Na pierwszy rzut oka wygląda to na nieudaną próbę włamania, ale im bardziej badają dom, tym więcej wątpliwości mają. Nie ma śladów włamania. Drzwi z patio do kuchni były odblokowane, ale detektywi dowiadują się, że zamek był już wcześniej uszkodzony. Im więcej odkrywają, tym mniej to wszystko ma sens. Burglars generally don't want to see people, so if someone's pulling in the front of a house, they're usually jumping out the back door and getting out of there. Drawers had been pulled out and things like that, but there was nothing obvious that was taken. And there certainly were things in there that were valuable that a burglar would take. It was clear to me that this was a stage scene. 6-letni Ricky i jego młodszy brat Mike byli świadkami niewyobrażalnego. Są przytłoczeni szokiem i dezorientacją. Jednak policja musi zwrócić się do Rickiego po odpowiedzi,
a on stara się być silny dla swojej mamy. Daje krótkie wyjaśnienie tego, co się stało, opisując, że zostali porwani z domu, zanim jego mama została zastrzelona. The gunman was a black male. He really couldn't tell an age at that time. Rick described the gun that he was armed with as a pirate gun. I don't know how much worse you can get. Chłopcy mogli uniknąć śmierci, ale nadal nie są bezpieczni. Jako jedyni świadkowie ataku, śledczy obawiają się, że dzieci mogą być kolejnym celem. Pytają Rickiego, gdzie jest jego tata, a on odpowiada, że jest poza miastem. Detektywi dowiadują się, że Fred przebywa w motelu, niemal 320 km od domu w Alabamie. Udaje im się skontaktować z nim i poinformować go, że jego żona została zamordowana. It was just a physical wreck, just crying uncontrollably. Remember thinking this poor guy. Ricky i Mike pozostają z innymi członkami rodziny, podczas gdy ich tata jest poza miastem. Rodzina próbuje przetrawić smutne wiadomości, a Ricky pyta, czy będą mogli zobaczyć swoją mamę rano. I remember saying, oh, like when my mom gets out of the hospital, she said she's not going to be out of the hospital. She died. I remember thinking our dad had been there to save the day. Ricky i Mike są przytłoczeni emocjami. Ich mama nie żyje, a jej zabójca nadal pozostaje na wolności. Policja chce zapewnić chłopcom poczucie sprawiedliwości i postawić mordercę ich matki przed sądem, ale nikt nie potrafi wymyślić powodu, dla którego ktoś chciałby zabić Sarę. Śledczy zastanawiają się, czy morderstwo może być powiązane z pracą Freda. We ask him about all his clients and his business partners. One after another, he listed business partners, clients for 3 hours. No idea who may have killed Sarah. Fred Tokars przedstawia swój związek z Sarą jako idealne małżeństwo, ale podejrzenia szybko zwracają się na niego samego, ponieważ rodzina Sary wie już więcej o ich prawdziwej relacji. W 1985 roku, 7 lat przed jej śmiercią, 32-letnia Sara Ambrusco wychodzi za Freda Tokarsa, odnoszącego sukcesy i ambitnego prokuratora. I remember saying he puts the bad guys in jail. I think she was so proud of that. Na zewnątrz wyglądało, że Tokarsowie mają idylliczne życie. W ciągu 3 lat powitali na świecie 2 chłopców, Rickiego i Mike'a. Jednak małżeństwo zaczyna się rozpadać, gdy Fred zmienia karierę. Zakłada własną kancelarię prawną i zostaje obrońcą w sprawach karnych. I remember my father not being around very much. At the time, you know, it's just dad works and that's the kind of thing you accept. Obecność Freda na ważnych wydarzeniach rodzinnych staje się coraz rzadsza, a Sara zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak z jego życiem zawodowym. Zwraca się do swojej siostry, mówiąc, że często odbierała telefon w domu, a rozmówca natychmiast się rozłączał. Bała się o swoją rodzinę. Fred zapewniał ją, że nigdy nie spotka ich żadne niebezpieczeństwo. Jednak w 1989 roku, kiedy Ricky ma zaledwie 3 lata, obietnica Freda zaczyna się kruszyć. My brother found a pistol under the floorboard of the passenger seat of the car. It scared her to death. Something was really wrong. I think her first instinct was to protect my brother and I. Na szczęście pistolet nie wystrzelił ani nie zranił Rickiego. Jednak niebezpieczny i tajemniczy styl życia Freda teraz bezpośrednio zagrażał chłopcom. Sara zaczyna myśleć, jak dużo gorzej mogło się to skończyć i jest przerażona o ich życie. Fred szybko staje się kontrolujący i agresywny, a cała rodzina cierpi. You're asking me what memories I have of my parents when I was young, and really the only thing I can think of is fighting. It wasn't like a nice household. She tried so hard in the beginning to try to make everything be even and at peace for the boys, so that they didn't have to grow up in a house of all fighting and yelling and things like that. Przy ciągłej nieobecności Sara zaczyna podejrzewać, że jej mąż ma romans. Chce rozwodu, ale Fred mówi jej, że nigdy nie będzie mogła zabrać dzieci. Sara postanawia wynająć prywatnego detektywa, żeby zebrać dowody przeciwko niemu. Detektyw dostarcza dowody, że Fred rzeczywiście zdradza Sarę, ale ona chce znaleźć coś więcej, gotowa narażać siebie, aby mieć pewność, że chłopcy będą bezpieczni. Gdy Fred jest poza domem, Sara przeszukuje jego biuro. Nie pozwalał jej tam wchodzić, a ona zaraz ma odkryć dlaczego. Szybko znajduje obciążające dokumenty, potwierdzające jej podejrzenia co do Freda.
Sarah told her sisters that she kept these documents as insurance in case they got a divorce and he tried to take custody of the children. Then she was going to use these documents to prove that Fred was into illegal activities. She gave the papers to my sister Chrissy, and she told Chrissy, if anything happens to me, make sure to take those papers to the police. Po śmierci Sary w 1992 roku Chrissy nadal ma kopię tych dokumentów i dostarcza je detektywom prowadzącym sprawę morderstwa swojej siostry. Policja odkrywa, że Fred był już pod lupą FBI z powodu śledztwa w sprawie prania pieniędzy. Jednak dokumenty nie udowadniają, że Fred miał coś wspólnego z morderstwem Sary, więc wszystko wraca do punktu wyjścia. Fred ma opiekę nad Rickiem i Mickiem, a zabójca nadal jest na wolności. Dzieci boją się ciemności, a także powrotu do domu, zastanawiając się, czy napastnik nie czeka na nich w środku. Tymczasem rodzina Sary nie zamierza się poddać. Jej ojciec John mobilizuje rodzinę, motywując ich do walki o prawdę i o bezpieczeństwo jej dzieci. He said, I'm an old man. I may not live to see this solved, so you girls have to make sure that this is what we're going to do as a family. This is something for us to do to try to help and make sure that someone else's sister or loved one can't get hurt like this, and that's what we're going to do. We'll just won't rest until we can get some justice. Zdesperowana, aby znaleźć odpowiedzi, rodzina i przyjaciele Sary zbierają nagrodę za jakiekolwiek informacje dotyczące jej morderstwa. Prawie miesiąc po ataku kobieta łapie przynętę. Dzwoni na policję i wydaje swojego brata, mężczyznę o imieniu Curtis Rower. He had come home that evening and had blood on his tennis shoes and on his clothing and had basically confessed to shooting a woman. Curtis Rower to narkoman z kryminalną przeszłością. Policja aresztuje go 23 grudnia 1992 roku, 24 dni po śmierci Sary. Śledczy nie mają pojęcia, czy ma on jakikolwiek motyw, aby ją zabić. Potrzebują więcej informacji od niego, jeśli mają jakąkolwiek nadzieję na odkrycie prawdy i ochronę dzieci. I said, who you want to call? He said, I want to call my grandmother. So I sat there and let him call his grandmother. And he hangs up. And Curtis Rower said, my grandmother told me to tell the truth. Po skończeniu rozmowy Curtis Rower powiedział, moja babcia kazała mi powiedzieć prawdę. Curtis Rower przyznaje się do zastrzelenia Sary, ale twierdzi, że to nie on zaplanował atak. Wskazuje na mężczyznę, który zapłacił mu $5,000 za to zlecenie. Eddie Lawrence. Lawrence zostaje aresztowany tego samego dnia, ale nie chce nic zdradzić policji. Śledczy nie są przekonani, że mają pełny obraz sytuacji. Wkrótce odkrywają, że Eddie Lawrence zwrócił się do Freda Tokarsa w sprawach prawnych, a obaj mężczyźni stali się również partnerami biznesowymi. Policja wreszcie znajduje powiązanie z Tokarsem, a śledczy są zaskoczeni, że Fred nie wspomniał o swoim partnerze biznesowym podczas wcześniejszego przesłuchania. Ponownie sprowadzają go na przesłuchanie. Detektywi dowiadują się również, że przed śmiercią Sary Fred wykupił 3 osobne polisy ubezpieczeniowe na jej życie, na łączną sumę $1,750,000. Śledczy są teraz przekonani, że Fred miał coś wspólnego z morderstwem swojej żony. Jednak ze wszystkimi jego pieniędzmi i koneksjami muszą być pewni jego winy, zanim go aresztują. We had to just be so careful with the boys because we felt that the boys were not safe with Fred. Podejrzenia wobec Freda narastają, a on wciąż ma opiekę nad dziećmi. Ricky i Mike żyją w strachu, nieustannie martwiąc się, że ktoś znów ich porwie. Ale to mężczyzna, który się nimi opiekuje, może stanowić największe zagrożenie. Policja nie będzie mogła podjąć działań, dopóki Eddie Lawrence, partner biznesowy Freda, nie zacznie mówić. Jest 24 grudnia 1992 roku, dzień po aresztowaniu Curtisa Rowera i Ediego Lawrence'a. Fred i jego chłopcy są na Florydzie na święta. Ambruskowie chcą zabrać dzieci, żeby poprawić im humor. Fred mówi, że nie czuje się na siłach i woli zostać w motelu, żeby odpocząć. Mijają godziny, a rodzina nie dostaje żadnych wiadomości od ojca chłopców. Zaniepokojony ojciec Sary, John, idzie sprawdzić, co się dzieje. Puka do drzwi, ale nikt nie odpowiada, więc John dzwoni do kierownika, żeby zdobyć klucz. Otwierają drzwi i znajdują go leżącego na łóżku, nieprzytomnego.
Na stoliku nocnym leży buteleczka z tabletkami i list. John spieszy się, żeby ocucić swojego zięcia. Fred zostaje przewieziony do szpitala, gdzie lekarzom udaje się uratować mu życie. Tydzień później organizuje niezwykłą konferencję prasową. I emphatically deny any involvement in my wife's murder. And any suggestion that I might have been involved in any way deeply hurts me. I became very depressed and started to think of the lifestyle that I was losing. Not only my wife, but my whole lifestyle. Unfortunately, I did something that put my life in danger. Mijają miesiące bez nowych wydarzeń, aż w lipcu 1993 roku, 8 miesięcy po śmierci Sary, Eddie Lawrence wreszcie zaczyna współpracować z policją. Przyznaje, że Fred Tokars wynajął go, aby zabił swoją żonę, ponieważ wiedziała za dużo o jego przestępczej działalności. Lawrence nie był w stanie tego zrobić, więc wynajął Curtisa Rowera, aby dokończył sprawę. Eddie even went to Fred and said, you know, why don't you just divorce the woman? Fred said, that's not going to do, that's not going to keep her quiet, she knows too much. And Eddie would even say, well, what about your two sons? That's when Fred said, well, they'll get over it. They're 4 and 6 years old, they'll get over it. We knew that we were dealing with Fred being the mastermind behind his wife's murder. Dzięki zeznaniom Ediego Lawrence'a, policja wreszcie miała wystarczająco dowodów, aby schwytać Freda Tokarsa. Wieści docierają do rodziny Ambrusco, która jest przerażona o Rickiego i Mike'a. Fred przebywa ze swoimi synami w mieszkaniu swojej matki w West Palm Beach na Florydzie i nie wiadomo, co zrobi, gdy policja zacznie się zbliżać. Muszą znaleźć sposób, aby zwabić go na zewnątrz i aresztować, nie narażając dzieci na niebezpieczeństwo. Jest 25 sierpnia 1993 roku, prawie 9 miesięcy po morderstwie Sary. Detektywi wiedzą, że Fred jest sfrustrowany całą medialną uwagą wokół niego i sprawy. Decydują się to wykorzystać i podszywają się pod dziennikarzy, gromadząc się wokół budynku. Tak jak się spodziewali, niczego nieświadomy Fred wychodzi, aby się z nimi skonfrontować. Gdy jest na zewnątrz, policja wie, że nie może skrzywdzić chłopców i dokonują aresztowania. We just breathe such a sigh of relief. We're like, oh my God, because in the end, that's all Sarah cared about. Dzieci są w końcu bezpieczne, ale Ricky wciąż będzie musiał stawić czoła zabójcy swojej matki, aby zapewnić sprawiedliwość. Jest 1995 rok. Trzech mężczyzn siedzi za kratkami za morderstwo Sary Tokars. Jej mąż, Fred, jego wspólnik, Eddie Lawrence oraz sam zabójca, Curtis Rower. Każdy z nich potrzebuje osobnego procesu. Curtis Rower próbuje twierdzić, że śmierć Sary była wypadkiem. Zabójca mówi, że mężczyzna, który go wynajął, Eddie Lawrence, podszedł do pojazdu, gdy zatrzymali się na poboczu. Lawrence następnie chwycił pistolet, który wystrzelił. Teraz Ricky musi przeżyć jeszcze raz tę straszną noc, aby ława przysięgłych wiedziała, co naprawdę się stało i aby zabójca został skazany. 29 listopada 1992 roku, około godziny 20. Sara wjeżdża na podjazd ich domu w Atlancie. Zmęczona po długim dniu podróży, Mike śpi na tylnym siedzeniu. Sara pozwala mu odpocząć jeszcze przez kilka minut, podczas gdy zabiera Rickiego i ich psa Jake'a z samochodu, by zabrać ich do środka. Otwiera drzwi. Dom jest ciemny i cichy. Po kilku krokach w domu mężczyzna z bronią nagle wyskakuje przed nią. Zanim Sara zdąży zrozumieć, co się dzieje, mężczyzna każe im wrócić na zewnątrz. Nie spuszczając z niego wzroku, Sara posłusznie wykonuje polecenie, błagając go, żeby ich nie skrzywdził. Gdy zaczynają iść w stronę podjazdu, napastnik kopie rodzinnego psa. Jego nagły wybuch przemocy przeraża Sarę. W środku tego chaosu Mike wciąż śpi na tylnym siedzeniu samochodu, nieświadomy koszmaru, który mają zaraz przeżyć. Sara trzyma swojego najstarszego syna blisko siebie, ale mężczyzna każe jej usiąść za kierownicą. Ricky siada obok niej na fotelu pasażera. Mężczyzna otwiera tylne drzwi i siada za nią, tuż obok Mike'a. W lusterku wstecznym Sara widzi, że intruz trzyma broń skierowaną w jej głowę. Remember being super uncomfortable in that front seat. Told my mom to drive. My mom started driving. He was doing like a play-by-play, like turn here, turn there. My mom was pleading with him, just let us go.
But to be honest, I didn't really know like what was going on. Z całych sił trzymała się nadziei, że jeśli będzie przestrzegać jego poleceń, zostaną oszczędzeni. I don't think it was that long of a drive. Maybe 10-15 minutes from the house. We just got to this road, no lights or anything. And I recognized that road because it was a way that we used to drive to our elementary school. And I just remember my mom saying like, don't hurt the boys, and he, you know, shot her. The gun went off, it was just super loud. And you know in like movies where a bomb goes off and everything's kind of moving slow? I remember the smell of the gunpowder. The guy hopped out of the car and ran, he was gone. Samochód wymknął się spod kontroli i dalej jechał, aż zatrzymał się w rowie. Ricky uderzył głową po nagłym zatrzymaniu, a mali chłopcy zostali sami obok ciała swojej matki. Przez kilka chwil Ricky był zamrożony na swoim siedzeniu. Pamięta, jak jego mama uczyła go, że niebezpiecznie jest zostawiać włączony samochód, więc sięgnął i wyłączył silnik. I remember, you know, like shaking her. Like, hey, you know, mom, wake up, we gotta go, you know? I didn't think she was dead. I thought she's gonna go to the hospital and get fixed up and then things were gonna go back to normal. I don't even think a six-year-old could grasp it, the enormity of it. Kiedy mama się nie poruszała ani nie odpowiadała, Ricky doszedł do wniosku, że jest ranna i potrzebuje pomocy. Odpiął pas i otworzył drzwi. Chłopiec wyszedł z samochodu i skierował się do tylnych drzwi, żeby pomóc swojemu młodszemu bratu wydostać się z fotelika. Ricky wziął go za rękę i odprowadził z dala od mamy. Dwaj mali chłopcy zobaczyli jakieś światła w oddali i instynktownie pobiegli w ich stronę. Dotarli do najbliższego domu, a mężczyzna otworzył drzwi. Ricky i Mike byli cali we krwi, a on natychmiast wezwał policję. 27 lutego 1995 roku. W sądzie teraz 8-letni Ricky odważnie staje na mównicy, by zeznawać przeciwko mężczyźnie, który zastrzelił jego mamę. Pamięta, co zabójca powiedział jej tuż przed atakiem i jak to było zaraz po tym, jak została postrzelona. Ricky przeszedł niewyobrażalną traumę w bardzo młodym wieku. Don't try to f*** with me. And what did your mom say? I'm not trying to f*** with you. I sort of seen if my mom was like still awake or if she was dead. And then I woke my brother up and... You woke your brother up? Yeah, and then I told him we have to go get help. And then we went to go get help. Ale kiedy obrona kwestionuje, jak dobrze mały chłopiec mógł zapamiętać, co się wydarzyło, stanowczo trzymał się swojego zdania. Dzięki zeznaniom Rickiego, Curtis Rower został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego i nigdy więcej nikogo nie skrzywdzi. Dwa lata później, podczas procesu jego ojca, Ricky nie musi stawiać czoła ojcu w sądzie, ale odczytano pełny zapis jego zeznań przed ławą przysięgłych. We, the jury, find beyond a reasonable doubt that the offender caused or directed another to commit murder. Fred Tokars i Eddie Lawrence zostali obaj skazani na dożywotnie więzienie. Po aresztowaniu Freda, Ricky i Mike zamieszkują z rodziną Ambrusco. Rodzice Sary wychowują dwóch chłopców z miłością i nie utrzymują oni kontaktu z ojcem. I have not spoken with my father since he was found guilty, and no, I don't think I ever will. He hasn't been my father for a long time. If I was a powerful lawyer in Atlanta and I had this crazy idea to kill my wife in front of her two boys, I would be so torn up. I try to spend the rest of my life trying to ask for forgiveness and trying to make it right. That's just me though. So I don't forgive Fred and I probably never will and I'm fine with that. Ludzie różnie radzą sobie z traumą i chociaż Ricky nie wybacza swojemu ojcu, nie pozwala, aby to on kontrolował jego życie. Zamiast tego z czułością wspomina swoją mamę. Pomimo tragicznego zakończenia jej życia, udało jej się ochronić swoje dzieci przed ich ojcem, co było dla niej najważniejsze. He killed her, but he didn't silence her. She was able to get the evidence of what he was doing and get it to the right people before she was killed. She got the last word. Dziś Ricky jest otoczony kochającą rodziną. Nadal obchodzą święta i cieszą się wspólnym czasem, kontynuując tradycje, które zawsze były bliskie Sarze. Now Ricky's the one who makes the Hungarian stuffing. We just do all the same things. And I think as long as we were trying to do all that,
somehow there'd be some sort of peace and some sort of joy in their life. Ricky rozpoczął swoją zawodową drogę, poświęcając się pomaganiu innym jako ratownik, a potem pracował jako ratownik medyczny. Teraz realizuje swoje pasje. Kocha ocean i sporty wodne. Pracuje w przemyśle surfingowym. Nigdy nie zapomni, co spotkało jego mamę. I nigdy nie wybaczy swojemu ojcu, ale cieszy się życiem z bliskimi. I mean, I don't know another normal. I don't know what it's like to have a mom. Being angry is tiring. I got a pretty good life, traveled the world and made really good friends. And I don't meet people and say, hey, my name's Rick. My mom got shot when I was six. Nice to meet you. You know, I never wanted it to define my life. Simple.